Szanghaj to jedno z najbardziej europejskich miast Chin. Zawdzięcza to skolonizowaniu po przegranych wojnach opiumowych. Ale znajdują się w nim stare chińskie dzielnice otoczone wieżowcami, które dziś zrewitalizowane świecą pełnym blaskiem. Tylko tu, w Szanghaju, powstała zabudowa niespotykana w innych miastach, która jest połączeniem architektury europejskiej i chińskiej. To dzielnica Shitiandi z Shikumenami, tradycyjnym szanghajskim budownictwem miejskim. Po środku głównego deptaku znajduje się niewielka fontanna z trzema figurami. Dzielnica Shitiandi obejmuje zarówno stare Shikumeny, jak i nowe obiekty, przede wszystkim kawiarnie, restauracje i sklepy. Shikumeny to forma budownictwa mieszkaniowego, która powstała w Szanghaju w drugiej połowie XIX wieku. Charakteryzuje się połączeniem elementów zachodnich i wschodniochińskich. Dużym powodzeniem cieszą się kawiarniane ogródki. Domy mają dwie lub trzy kondygnacje, oddzielone od ulicy murem z bramą obramowaną kamiennymi blokami. Stąd nazwa Shikumen, czyli kamienna brama. Budynki stykają się ze sobą, tworząc proste uliczki zwane lontami. Mury skutecznie odgradzały mieszkańców od ruchliwych i hałaśliwych uliczek. Shikumeny stanowiły przed II wojną światową 60% zabudowy Szanghaju, a mieszkało w nich 80% mieszkańców. Dziś muszą ustąpić nowoczesnej zabudowie, podobnie jak pekińskie Huchumi. Jednak takie miejsca jak to pozwalają ocalić od całkowitej likwidacji starą szanghajską architekturę. Brown Sugar to slangowa nazwa zanieczyszczonej taniej heroiny, ale tu chodzi o luksusowy nightclub. Jeszcze jedna ciekawa w formie uliczna fontanna. Tradycyjne chińskie herbaciarnie i restauracje coraz częściej wypierane są przez zachodnie koncerny, zwłaszcza tu, w Szanghaju. Ale tu, w tej kawiarni na wolnym powietrzu, pozostawiono stare, gazowe latarnie. Spacer po Shitiandi dobiegł końca. Jest w Szanghaju jeszcze kilka starych, lecz odnowionych enklaw. Wybierzemy się do jednej z nich. Nanxi to odnowiona dzielnica dawnego Szanghaju, dziś całkowicie oddana komercji. Nad stawem wzniesiono budynek, który mieści herbaciarnię z tradycjami. Staw z herbaciarnią i niewielki placyk otacza z jednej strony ogród, a z pozostałych stron stosunkowo wysokie budynki z charakterystycznie wygiętymi dachami.
Do herbaciarni prowadzą zygzakowate mostki. Wiadomo, pijącym herbatę nie grożą złe duchy, które tej trasy nie pokonają. Pokona je za to setki turystów chińskich i zagranicznych. Na wąskich uliczkach panuje ogromny tłok. Przygląda się temu z kamiennym spokojem się drży mityczny potwór. Wzdłuż uliczek usadowiły się butiki, herbaciarnie, sklepy z pamiątkami, wszystko nastawione na obsługę ruchu turystycznego. Ale architektura chińska pozwala zapomnieć, że znajdujemy się w XXI wieku i przenosi nas w czasy dynastii Ming. Tu i ówdzie sklepów strzegą chińskie lwy. Stare miasto nie jest zbyt duże. Kwiat lotosu na dachu hotelu uświadamia nam, że stare Chiny są już tylko na wsiach, niewielkich prowincjonalnych miasteczkach i takich miejscach jak to, przygotowane specjalnie dla turystów. Z okołu pośrodku stawu spogląda kobieca postać. Może to cesarzowa Cixi? Mostki biegną po przekątnej stawu, w którym odbijają się stojące przy nim budynki. Ryby w stawie głodu nie zaznają. Co jakiś czas turyści i spacerowicze rzucają im pokarm. Na spacer po ogrodzie już nie ma czasu. Przeciskając się przez tłum wędrujący po uliczkach Nanxi, wracamy w stronę naszego autokaru. Wizyta w Nanxi była ostatnim punktem programu wycieczki.